Jabłka obieramy ze skórki. Tniemy na ćwiartki. Wycinamy gniazda nasienne. Kroimy w nieduże kawałki. Jabłka posypujemy cynamonem, całym cukrem i odstawiamy na 30 minut. Przesiewamy mąkę wraz z sodą i proszkiem do pieczenia. Wybijamy jajka, dodajemy olej. Wszystko dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy orzechy, smażone rodzynki, jabłka. I wszystko ze sobą dokładnie łączymy. Całość wylewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika i pieczemy około 45 minut. Z piekarnika ciasto studzimy i możemy później posypać cukrem pudrowym. I gotowe! Smacznego!